wybranie go z kapitan z członkowski, ponieważ sobie nie bycie. No bardzo gratuluję zespołowi Spiłek za postawę, za walkę i oczywiście za zwycięstwo. My zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mecz dzisiejszy będzie bardzo ciężkim meczem i przeciwnik bardzo mocno się postawił, zwłaszcza właśnie w walce w obronie. No i tak właśnie było i pomimo założeń, pomimo tego, że byliśmy przygotowani na to, potrafiliśmy się przeciwstawić. Popełniłyśmy zbyt dużo własnych błędów, bardzo głupich błędów. Nie zagrałyśmy zagrywką tak, jak w naszych planach było wymierzone. I przez to było nam ciężko zatrzymać się te sprawy. Także dziękuję bardzo. I kapitan Janita. Po raz kolejny cieszę się z postawy mojego zespołu i z wyniku i tych ważnych dla nas trzech punktów, bo to nie my byliśmy dzisiaj faworytem. Tym bardziej właśnie cieszy nas to zwycięstwo i walka. Myślę, że bardzo dobrze zagrałyśmy w elemencie zagrywki. Tak jak koleżanka tutaj powiedziała, w obronie walecznie nie odpuszczałyśmy. Nawet w tym pierwszym secie, gdzie już wysoko przegrywałyśmy, po raz kolejny pokazałyśmy nasz charakter i wyciągnęłyśmy tego seta i uwierzyłyśmy w to, że możemy dalej walczyć i pokonać dzisiaj Budowlanów. Czy mają Państwo pytania do pana? A kiedy uwierzyłyście, że możecie pokonać? Znaczy, uwierzyłyśmy już też przed meczem, tak? I wiadomo, wychodziłyśmy z takim nastawieniem, że mogłyśmy wygrać z Legionowem, mogłyśmy powalczyć z Muszyną, urwać punkt. Walczyłyśmy z Wrocławiem, to tak samo wiedziałyśmy i wierzyłyśmy, że możemy dzisiaj pokonać Łódź. Aczkolwiek zaczęłyśmy troszeczkę może niepewnie. Ale mówię, ten pierwszy set, który wyciągnęliśmy i wychodziliśmy też z takich setów we wcześniejszych meczach, myślę, że dodał nam dziś jeszcze pewności siebie i wiary. Teraz nie straszny dla Was żaden zespół? No myślę, że teraz żaden przeciwnik nas nie będzie lekceważył i to oni będą się nas bać, a my będziemy dalej wierzyć i dalej walczyć i dawać siebie wszystko. I brawo. Dziękuję. Dziękuję. To chyba możemy Panią... Tak. Poproszę o zadanie głosu trenera Szana Jacka Kosińskiego. Przede wszystkim gratuluję ciekawych meczu. Zagrali naprawdę super mecz. No niestety do nas przyszedł kryzys, który wcześniej czy później musiał przyjść. Większość dzieci u nas w szóstce grała, całe mistrzostwa Europy, nie miała w ogóle wolnego. Graliśmy mecz za meczem, gramy w przeciągu ostatnich 8 dni trzeci mecz, to na pewno wszystko się odbija na naszej formie. Nie mamy kiedy zatrenować, nie mamy kiedy praktycznie zrobić to, co jeszcze przed nami. Niemniej to nie umniejsza bardzo dobrej grze Piły. Serdeczne gratulacje. My przyjmujemy porażkę z pokorą i obiecujemy, że będziemy dobrze pracować po to, żeby odbyć się w Łodzi. Dziękuję bardzo. I trener PTPS Piła, pan Mikołaj Wetorik. Ja muszę po pierwsze podziękować dziewczynie, które naprawdę z sercem weszły na boisko walecznie. Co prawda tak jak zawsze, ale naprawdę pokazywały, że chcą naprawdę walczyć o każdą piłkę. I ten nasz charakter zaczyna być nasz atut w tym momencie. Podchodziliśmy do tego meczu bardzo skromnie, nie wiedząc, skoro zespół z Łodzi do tej pory wygrał i wysoko z prawie wszystkimi zespołami, nie wiedząc, czego nam będzie oczekiwał w tym meczu. Ale taka nasz system, blok, obrona, czyli zagrywka, blok, obrona funkcjonował dzisiaj naprawdę bardzo dobrze i dzięki temu no, udało się pozbierać dużo ataków groźnych przeciwników i kontratakować. Podziękowania też dla całego, oprócz dziewczyny, dla całego sztabu trenerski, naprawdę pracowaliśmy mocno na tym mecz i dla kibiców, bo pomagali naprawdę. Była 7 osoba na boisku, byli nasi kibice. Dziękuję bardzo. Najpierw do pana trenera. Przed wami kolejny mecz w tym maratonie, w sobotę z PKS-em Bielsko.
jakoś inaczej będzie wam przygotowywał zespół, czy na tej fali pójdziecie dalej? Zespół, czas na przygotowania się nie ma, bo jutro rzeczywiście po takim meczu muszą troszkę odpoczywać. I mamy tak naprawdę dzień przed meczem taki krótki trening. Na pewno będzie bardzo ciężko, jeszcze trudniejsze niż dzisiejszy mecz, ponieważ będziemy zmęczeni bardziej niż pewnie przeciwników, które mają do dyspozycji jeszcze szeroki skład. Będziemy na pewno podchodzili skromnie do tego meczu i zobaczymy, co przyniesie. Do trzech to sztuka. Ja nie rozumiem. Nie, żartuję, ja rozumiem, ale tak, chcę nie rozumieć. Dzisiaj zespół z Piły był lepszy, czy zespół z Łodzi był po prostu słabszy i państwo wykorzystali to im pokazać? Powiem tak, zespół z Łodzi zaczynał wielkim stylem i my zaczynaliśmy od połowy pierwszego seta naprawdę dużo bronić. I od tego momentu rosła troszkę siła naszego zespołu i obniżyła siła Łodzi. To jest w siatkówce. Nie można powiedzieć, że zespół przeciwny grał słabo, czy my graliśmy dobrze. Zawsze są dwa zespoły na boisku i jak jeden gra lepiej, ten drugi oczywiście gra słabiej. Czy można było wygrać 3-0? Ja się cieszę w ogóle, że wygraliśmy i za 3 punkty jeszcze dodatkowo. Do pana Jacka pytanie. Panie Jacku, czym zaskoczył pana PTPS przede wszystkim, pomimo tego, że pana zespół jednak warunkami fizycznymi no, wyraźnie góruje nad zespołem pilskim? Znaczy zaskoczył nas? Nie zaskoczył nas. Uszalałem się przy na to, że jest to zespół bardzo ambitny, waleczny, który z każdą piłką będzie się nakręcał i to miało miejsce. I tutaj jakby zaskoczenia nie było, tylko przewidzenie pewnych faktów. My nie wykorzystaliśmy w pierwszym secie prowadzenia, które było dosyć wysokie. Wystarczyło tego seta wygrać. Ten mecz mógł się toczyć w obie strony. Także tutaj nie umniejszając, broń Boże, chwilę, że my byśmy wygrali. To jest siatkówka i nie wykorzystuje się jednej, dwóch akcji i mecz się odwraca w drugą stronę. I to dzisiaj miało miejsce, kiedy my kontrolowaliśmy przebieg wypadków na początku meczu. Nagle brak takiej konsekwencji w naszym graniu spowodował to, że dziewczyny nabrały dodatkowego wiatru w żagle i zaczęły grać w siatkówkę. No wiadomo, na dużej fantazji, na dużej waleczności my nie potrafiliśmy przeciwstawić się temu, stąd taki wynik.